Kościa. Bardzo prosimy, żebyście korzystali z tego czatu. Małe problemy chyba audio jednak były przez chwilę w internecie, to ja może raz jeszcze powiem. Doktor habilitowany Marek Woksiński, profesor UMK, kierownik Katedry Biochemii Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym Kolegium Medicum w UMK w Bydgoszczy jest naszym gościem i wygłosi wykład Internet jako źródło informacji medycznej, zagrożenia i konsekwencje. Możecie Państwo zajrzeć na nasz czat, możecie tam zostawić swoje pytania, my po wykładzie oczywiście postaramy się je zadać, ale również zostawiliśmy tam dla Państwa ankietę dotyczącą tego, czy korzystacie z internetu jako źródła informacji medycznej i na tę chwilę, co widzieliśmy, to na razie wszystkie osoby, które oddały głos, tak korzystają z tego właśnie źródła. A ja już oddaję głos panu profesorowi. Dobry wieczór i zapraszam na wykład. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę z zaproszenia i mam przyjemność po raz kolejny tutaj znaleźć się w Centrum Nowoczesnych Młyny Wiedzy, co jest też dla mnie no, satysfakcją, bo wiem, że zainteresowanie tego typu wykładami jest dość duże. Dzisiaj troszeczkę taki dyskusyjny temat przygotowałem z racji tego, że samo nasze funkcjonowanie w obecnych czasach dość mocno zmieniło się i co by nie mówił, duża część sfery życia, nawet prywatnego, koncentruje się w internecie. Począwszy od zakupów, poprzez załatwianie różnych spraw, ale i również te utrudnione kontakty personalne z drugą osobą też w tej chwili w dużej mierze przeniosły się w tą sferę internetu. Ja na co dzień zajmuję się typowo molekularnymi badaniami na poziomie komórkowym dotyczącymi różnych jednostek chorobowych. Natomiast też troszkę jako takie hobby, pasja, którą rozwijałem szczególnie z początkiem internetu w latach 90. Początek tego wieku to były sieci komputerowe. Rzeczywiście tutaj mogę się pochwalić, że nawet coś tam z tej dziedziny potrafię. Internet jako źródło informacji medycznej, zagrożenia i konsekwencje. Oczywiście przewiną się również i elementy, które tutaj myślę, że każdy elementy czy doświadczenia, których każdy namacalnie może dotknąć, to też rzeczywiście bardzo wygodne źródło różnych informacji. To oczywiście dlaczego szukamy? Szukamy dlatego, że już rodzimy się z instynktem ciekawości. Pobudza on nas wszystkich, szczególnie młode istoty, do poznawania, odkrywania pewnych elementów świata. To, co rzeczywiście dotyczy początkowo otoczenia, ale później zdobywanie wiedzy, rozwijanie różnych talentów. Źródło informacji, które w tej chwili w otaczającym świecie jest takim elementem, który no, powoduje, że rzeczywiście jesteśmy niekiedy przytłaczani tymi informacjami. To jest rzeczywiście duża, bardzo duża liczba mediów, chociażby tutaj telewizja, dziesiątki, setki kanałów, radio, z którego może rzadziej korzystamy, ale każdy kierowca pewnie zgodzi się ze mną, że też jest to jakieś rozwiązanie, szczególnie w jakiejś dłuższej trasie. Rzadziej sięgamy do prasy takiej papierowej, ale to też jest element, który wynika w dużej mierze z przeniesienia się, że tak powiem, wielu wydawców do sfery internetowej. Te portale internetowe, informacyjne, też różnego rodzaju gazety, które ukazują się drukiem, mają równocześnie też ten dostęp elektroniczny. Coraz rzadziej chyba sięgamy do książek, zresztą i tutaj też gro wydawców publikuje książki w formie czy e-booków, czy po prostu w formie takiej elektronicznej, PDF-y czy tym podobne. Natomiast częściej chyba sięgamy do tak zwanej literatury pięknej, żeby się zrelaksować, żeby sobie poczytać o czymś przyjemnym. Rzadziej natomiast szukamy bezpośrednio informacji dotyczących naszego problemu, naszego funkcjonowania.
rozmowy, które w czasach pandemii szczególnie są utrudnione, ale też z doświadczenia wiem, że coraz mniej rozmawiamy. Szczególnie młodzież woli dyskusje takie anonimowe na różnych forach, aniżeli porozmawiać tu face to face i wymieniać się poglądami. Chociaż tutaj też jest bardzo dużo wyjątków, także nie będę kategoryzował, ale to też jest ten element, który tutaj oczywiście pojawia się. Całość tych różnych sposobów przekazywania informacji oraz oczywiście to, co tutaj będzie tematem dalszych naszych rozważań, rzeczywiście trafiło do sfery internetu. Ile miejsca zajmuje dzisiejszy internet? To jest takie pytanie troszkę retoryczne, bo szacunki są różne i szczerze z miesiąca na miesiąc one są nie dość, że inne ze względu na szacowanie, to oczywiście one są też cały czas sukcesywnie powiększane. Niektórzy fachowcy w tej branży mówią nawet o tym, że w ciągu 2 lat podwaja się w tej chwili zasób danych internetowych. To jest oczywiście potężna ilość danych, tu 10 bilionów terabajtów danych, to jest z 2015 roku, czyli w tej chwili możemy spokojnie mówić o przynajmniej kilkukrotnie wyższych danych. I wielu znawców tematyki, tutaj zacytuję tylko profesora Ryszarda Tadusiewicza, byłego rektora AGH w Krakowie, który zajmuje się cybernetyką i wprost mówi o tak zwanym smogu informacyjnym. Nieprzypadkowo, troszkę przez analogię do tego, z czym się nam smog kojarzy, czyli to zanieczyszczenie powietrza z racji palenia w byle czym i też byle czym, to tutaj też ta jakość tych danych też staje się w tej chwili bardzo, powiedziałbym, niekontrolowana i w dużym stopniu niestety gro informacji zawartych w internecie jest po prostu śmieciowych. Tak, dziesiątki maili, SMS-ów, portale społecznościowe, różne serwisy informacyjne, tutaj i telewizyjne, i internetowe, strony www, muzyka, filmy. To wszystko sprawia, że dociera do nas coraz więcej danych. Tutaj akurat taki środek w Stanach Zjednoczonych policzył średnie obciążenie, że tak powiem, przeciętnego Amerykanina i wyliczyli, to znowu to jest bardzo dyskusyjne, można się z tym zgadzać lub nie, ale około 34 gigabajtów danych w ciągu jednego dnia trafia do każdej osoby. To jest mniej więcej odpowiednik 100 tysięcy słów. Po pierwsze, tyle słów, gdybym dość szybko nawet mówił, to zajęłoby mi kilkanaście godzin. To z drugiej strony szacuje się, że jest to ilość informacji, która do osób żyjących w czasach średniowiecznych docierała w ciągu jego całego życia. Nie tylko Nicholas Kerr, ale wielu innych badaczy internetu twierdzi, że ten stan nadmiaru informacji prowadzi do cywilizacyjnego i ewolucyjnego cofnięcia się gatunku. Na czym miałoby to polegać? No według tych badaczy mówi się wprost o dużej zdolności mózgu, dużej zdolności adaptacyjnej do przyjmowania danych. I tutaj rzeczywiście trudno oszacować nawet na jakim etapie jest ta granica, która spowoduje, że nasz mózg przestanie odbierać bodźce zewnętrzne. Natomiast wraz z ilością bardzo sprawnie mózg zaczyna filtrować te dane, oceniać. Natomiast no, nie ma czasu na taką dogłębną analizę, nie ma czasu na refleksję. I generalnie chyba dużo w tym prawdy, bo jak obserwujemy czy polityków, czy różne dyskusje różnych ludzi, to coraz gorsze stają się jakościowo te dysputy, mimo że dysponują te osoby często bardzo potężną ilością informacji.
Informacje medyczne w internecie jest kategorią samą w sobie i dzisiaj rzeczywiście troszeczkę będę chciał Państwu przybliżyć te zagadnienia, bo rzeczywiście w różnych sferach te dane, niezależnie od jakości, mają różne konsekwencje. No, przykładowo, jak szukamy jakiejś rzeczy w sklepie internetowym, to oczywiście zwracamy uwagę na parametry, szukamy różnych informacji o produkcie, niekiedy posiłkujemy się opinią innych klientów i w razie czego, jak już dojdziemy do etapu zakupów, to okaże się, że po prostu tego produktu już nie ma w sprzedaży. To jest też ten element, o którym często badacze internetu mówią, że około 90% w internecie znajduje się danych niepotrzebnych, zbędnych. Jest to po części oczywiście zasługa tych osób, które no, zamieszczają tam słownie byle co, byle zaistnieć, ale i z drugiej strony to są potężne ilości danych, tak zwanych danych przeterminowanych. Tutaj niektórzy mówią, że to jest 45, nawet do 50% zasobów internetowych. To wynika z tego, że często te dane zamieszczane nie są aktualizowane albo są aktualizowane jako nadmiarowe, czyli zostają nam stare dane i mamy dodatkowo dołożone dane aktualne. To powoduje, że rzeczywiście w internecie jest potężny bałagan. Jak weźmiemy jeszcze pod uwagę wszystkie media społecznościowe, wszystkie informacje prywatne, które zamieszcza każdy z nas. Tu też według takich szacunków jest to kilka, jak nie naście gigabajtów dziennie średnio na osobę korzystającą z internetu. Oczywiście niektórzy prawie nic nie zamieszczają, a niektórzy nadrabiają za tych mniej aktywnych. Jeżeli chodzi o informacje medyczne, to oczywiście zaczynamy szukać przede wszystkim wtedy, kiedy mamy jakiś problem. Czasem z ciekawości również, ale jeżeli już coś dotyka nas, naszych bliskich, to oczywiście staramy się troszeczkę tą naszą wiedzę zaktualizować. Szukamy najczęściej charakterystyki choroby, symptomów, czynników ryzyka, metod leczenia. Próbujemy postawić właściwą diagnozę. Niekiedy oczywiście szukamy placówek medycznych, które wykonują dane zabiegi czy procedury. Często sięgamy po opinie pacjentów, którzy mieli podobne problemy i tutaj oczywiście dużo zależy od tego, na jakie dane trafimy, na ile one są wiarygodne, a na ile po prostu są znowu pewnym jak gdyby nośnikiem informacji niesprawdzonych czy ewentualnie nawet błędnych, bo rzeczywiście gdzie szukamy? No szukamy na stronach internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Centra informacji medycznej oczywiście o ile takie funkcjonują gdzieś w naszym zasięgu są też jak najbardziej dobrym źródłem. Różnego rodzaju ogólnodostępne internetowe bazy czy po prostu serwisy o zdrowiu. Niekiedy internetowa prasa powszechna czy serwisy społecznościowe są niekiedy zakładane specjalne grupy na Facebooku, które zrzeszają pacjentów chorych na konkretne jednostki chorobowe. Oczywiście tutaj w różnych aspektach i z różnym skutkiem oczywiście te informacje możemy przetwarzać, natomiast to wszystko, co dotyczy rzeczywiście tego naszego problemu, co jest solidne i sprawdzone, napotkamy nie mniej ilościowo, a powiedziałbym, że często przekraczające kilkukrotnie te dane, dane nieprawdziwe, dane, które wprowadza się po prostu po to, żeby zaistnieć, ewentualnie powiela się jakieś różne nie do końca sprawdzone teorie. Bardzo często i zresztą to też szacunki takie statystyczne, większość ludzi korzysta
z wyszukiwarek internetowych i tutaj wyszukiwarka Google jest taką dominującą. Natomiast tu Państwu podam przykład tylko drobnej wyszukiwarki na tej samej platformie, ale Google Scholar, która przegląda bazy publikacyjne. I posłużyłem się prostym hasłem, jakim jest cukrzyca. I tutaj oczywiście na Google wyskakują nam różnego rodzaju informacje, niektóre całkiem nawet poprawne, bo przeglądałem, żeby nie być już gołosłownym, natomiast one są bardzo ogólnikowe i no, rzadko przystają do takiej konkretnej informacji czy konkretnego stanu, jaki obserwujemy u siebie. Tu już w tym miejscu powiem, że każdy z nas jest dość dużym indywiduum, nie tylko w sferze społecznej, psychologicznej, ale również w tej biologicznej. Każdy organizm to jest jeden wielki, złożony układ charakterystyczny tylko i wyłącznie dla siebie i drugiego takiego egzemplarzu na pewno nie znajdziemy. Także zobaczmy, chcę zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Tak, pojawiły nam się tutaj poradnik zdrowie, Synewo, czy firma, która zajmuje się badaniami, tam jeszcze kilka innych serwisów. Natomiast jeżeli w Google Scholar wrzucamy cukrzycę, to mamy takie kompendium na temat cukrzycy, mamy dość istotnie rozwinięty temat insulinooporności w cukrzycy typu drugiego, czy ewentualnie, o, nawet tutaj wyświetliła się pozycja dotycząca aspektów prowadzenia ciąży powikłanej cukrzycą. Jaka jest różnica między tymi opracowaniami? Bo oczywiście no, sam wygląd, że tutaj będą PDF-y i tak dalej, to jest sprawa drugoplanowa. Natomiast często w tych portalach na temat zdrowia pojawiają się informacje tylko i wyłącznie ogólne, rzadko opatrzone autorstwem czy ewentualnie badaniami, z których wynikają pewne konsekwencje. Natomiast jeżeli przeglądamy artykuły o takiej tematyce, to po pierwsze mamy autora, który odpowiada za to, co zamieścił. Po drugie, często tutaj te pozycje są recenzowane, często tutaj mamy weryfikowaną tą wiedzę w oparciu o odnośniki konkretnych badań, jakie były prowadzone i to w zasadzie najczęściej na całym świecie. Skorzystałem tylko z bardzo ograniczonej bazy pozycji polskojęzycznych. Gdybyśmy dali angielskojęzyczne, tutaj tych ilości wyników byłaby potężna ilość, a i tak zobaczmy, tutaj mamy w Google mamy 21 milionów wyników, w Scholar mamy około 23 tysięcy. To i tak jak na możliwości przetworzenia tych informacji, no jest to co najmniej zabójcza ilość. I tak musielibyśmy te hasła bardziej sprecyzować. Także zobaczmy już tylko na podstawie tych dwóch baz, jak potężna ilość informacji jest o tylko jednej jednostce chorobowej. Tak, przy każdej znajdziemy albo jeszcze więcej, albo ciut mniej. Mamy też informacje czy serwisy internetowe dedykowane tej drugiej stronie, bo nie tylko tutaj pacjent szuka informacji, ale każdy zawód medyczny wymaga w zasadzie ciągłego dokształcania. I tak jak wcześniej rzeczywiście każdy lekarz sięgał do podręczników, jak musiał czegoś się douczyć, doczytać, to w tej chwili korzysta z bardziej sprawnej formy przekazywania informacji, bo rzeczywiście w internecie te informacje o nowych badaniach pojawiają się znacząco szybciej. Tutaj różnego rodzaju właśnie internetowe bazy wiedzy medycznej, baza PubMed, czyli tu artykułów w zasadzie z tematyki medycznej publikowanych na całym świecie, również anonimowo dostępna. Opisy przypadków czy różnego rodzaju
inne artykuły, często wymagające może już tutaj rzeczywiście dostępu komercyjnego, logowania się, bo dedykowane są dla zawodów medycznych. Ale sam system nawet dokształcania medyków w tej chwili przeszedł w dużej mierze w formę internetową, szczególnie przez te ostatnie 2 lata pandemii, gdzie rozwinęły się znacząco techniki e-learningowe. Dotyczy to również oczywiście szkół i studentów. No już teraz też znowu wracamy do nauki zdalnej, także znowu tego rodzaju platformy jak najbardziej w tej sytuacji ekstremalnej no są, może nie powiedziałbym, że dobrym, ale no powiedziałbym, że jedynym rozwiązaniem na te czasy. Także bardzo duża ilość różnorodności źródeł internetowych udostępnianych za ich pośrednictwem informacji wymaga umiejętności odróżnienia informacji wartościowej od informacji bezwartościowych czy niekiedy nawet szkodliwych, bo jeżeli są jakieś błędne dane, to niekiedy mogą nam bardziej zaszkodzić, jak pomóc. I jak zrobić? Jak to zrobić, żeby odróżnić jedno od drugiego? I tutaj no niestety chyba wiem z naciskiem na chyba nie jest przypadkowe, bo nie ma żadnych takich algorytmów, które by jednoznacznie mogły nam stwierdzić, że to jest prawdziwe, to nieprawdziwe, z tego możemy korzystać, z tego nie. Bo korzystanie rzeczywiście z tych sprawdzonych, wiarygodnych źródeł internetowych to jest tak naprawdę nasze doświadczenie. Tak, te rzetelne, wiarygodne informacje, jeżeli raz znajdziemy, to później chętniej wracamy do tych portali z powrotem, bo wiemy, że możemy tam ufać. Ale no, jeżeli jest to pierwszy raz, to też ta weryfikacja już na poziomie chociażby braku anonimowości. Jeżeli ktoś się podpisuje pod swoim dziełem, to oczywiście już jest w miarę, czy powinniśmy być w miarę spokojni, zaznaczam na razie w miarę, rozwinę jeszcze ten wątek, ale no na pewno ta wiarygodność opracowań, które nie są zaopatrzone żadnym nazwiskiem, no jest nieporównywalnie mniejsza. I druga rzecz to przygotowanie użytkownika do korzystania z tych internetowych źródeł informacji poprzez chociażby takie działania promocyjne jak teraz. Tak, powinniśmy rozmawiać rzeczywiście na temat różnych tutaj aspektów, nie tylko bezpośrednio dotyczących zagadnień medycznych, ale i formy ich rozpowszechniania, umieszczania w odpowiednich serwisach. I tu pod tym względem rzeczywiście różnego rodzaju tego typu spotkania, dyskusje no, powinny się odbywać jak najczęściej po to, żebyśmy rzeczywiście byli w stanie wyrobić sobie przynajmniej w minimalnym stopniu zdolność oceny tego, co znajdujemy. W sytuacji, kiedy korzystamy z informacji medycznych, a też przyznam się szczerze, że nierzadko sam też z tej formy muszę korzystać, chociażby nawet po to, żeby no, wybrać miejsce, gdzie próbuję się dostać do lekarza i tak dalej. Te niestety problemy związane z kolejkami, teraz jeszcze bardziej nasilone ze względu na pandemię, powodują, że rzeczywiście do specjalistów czekamy w miesiącach, niekiedy w latach. I tutaj no, trudno się nie zgodzić z osobami, które szukają różnych alternatywnych rozwiązań po to, żeby sobie pomóc, no bo no, ile można czekać. Z tym, że tu na pewno bardzo duża ilość zalet miesza się niestety z wadami podejścia do swojego stanu zdrowia, wynikającego oczywiście z konkretnych przyczyn, ale zweryfikowanych poprzez różne źródła internetowe. Jeżeli trafimy na właściwe i mało tego, jesteśmy w miarę odpowiedzialni i potrafimy w jakimś ograniczonym, ale jednak poprawnym zakresie skorzystać z tego,
To oczywiście tutaj już na poziomie autodiagnozy jesteśmy bardziej, powiedziałbym, lepiej ukierunkowani na konieczność wizyty u lekarza. Ewentualnie, jak rzeczywiście to jest dolegliwość taka przejściowa, to możemy sobie zaradzić w jakiś sposób, ale to trzeba niestety ocenić w miarę poprawnie. Konsultacje z lekarzem, jeżeli przychodzi pacjent wyedukowany, to lekarz ma połowę mniej roboty, tak, bo wyjaśnia w gro często trudnych sformułowań dla takiego pacjenta, który poczytał, jest bardziej zrozumiałe i znacznie łatwiej przekonać takiego pacjenta do konkretnych działań po to, żeby ten problem zniwelować. Większa odpowiedzialność to też właściwy proces terapii i również, bo tutaj nie tylko informacje o stanu niezdrowia, ale i również informacje o osobach zajmujących się naszym zdrowiem, czyli o lekarzach, pielęgniarkach, diagnostach, ratownikach, też pojawiają się informacje w internecie. Pojawiają się bazy, w których oceniamy takie osoby. I w sytuacji, kiedy taka osoba wyedukowana ocenia merytorycznie, to nie znaczy, że musi być to pozytywny komentarz, jeżeli taka osoba udzielająca pomocy na niego nie zasłużyła. Ale jeżeli jest merytoryczny, to jest to z korzyścią dla wszystkich, łącznie z tą osobą, która jest oceniana, bo ma informacje, co powinna poprawić i tak dalej. Gorzej jest, jeżeli naczytamy się różnych dziwnych rzeczy. Mało tego, one są mało przystające do tego stanu, w jakim się znajdujemy i już na poziomie tej autodiagnozy albo nie szukamy tej pomocy, albo po prostu już tutaj przechodzimy załamanie, bo naczytamy się, że tutaj nie ma dobrej terapii, nie ma sposobu leczenia, który by nas z tego wyciągnął i tak dalej. Często właśnie lęk, panika są tymi elementami, które jeszcze tutaj nasilają ten i tak wątpliwy stan zdrowia. Są też sytuacje, gdzie idzie taki pacjent do lekarza, lekarz mu mówi to, on jest mądrzejszy i zaczyna przekonywać lekarza do swojej racji. No, problem, nie zawsze lekarz ma czas, żeby przekonać takiego pacjenta do swoich racji, bo kolejka. Leczenie na własną rękę, tak? Wizyta u lekarza, w zasadzie jeżeli już ma miejsce, to też taka roszczeniowa, to mi się należy, to powinno, a dlaczego tego nie i tym podobne. Dużo w mediach, w prasie mówi się o wpadkach lekarzy, pielęgniarek, nagłaśnia się takie sytuacje, natomiast brakuje tak naprawdę dla równowagi nagłaśniania nieprawidłowych zachowań pacjentów. To by była też dla nas cenna baza, też byśmy mogli się w tej materii wyedukować, bo rzeczywiście niekiedy to nie tylko lekarz potrafi być tutaj niewłaściwą osobą w danym czasie i miejscu, ale i pacjent, który w taki sposób roszczeniowy próbuje udowodnić swoje racje. Tu oczywiście emocjonalna, często niesłuszna, negatywna ocena wynika bardziej z samego przebiegu wizyty, aniżeli z merytorycznej oceny tego, co uzyskał taki pacjent podczas takiej wizyty. Także tutaj rzeczywiście te bardzo pozytywne aspekty wynikające z przestudiowania różnych źródeł w celu pogłębienia naszej wiedzy o danej jednostce chorobowej, o postępowaniu i tak dalej, no niestety mieszają się z tym zagrożeniem wynikającym z tych niepoprawnych informacji. Tak, zbyt późny kontakt z lekarzem, czekamy, może przejdzie tutaj. Ktoś tam pisze, że to mu pomogło, sprawdzamy, nie pomogło, szukamy innego rozwiązania. Często szukamy alternatywnych rozwiązań, czy tu wprost powinienem napisać, korzystamy z medycyny alternatywnej.
która no w żaden sposób nie jest udokumentowana klinicznie. Oczywiście to, czy pomaga, czy nie pomaga, jest dyskusyjną sprawą i też w sumie cały wykład można by tylko temu poświęcić. Osobiście uważam, że jeżeli nawet jest nieskuteczna i daj Boże, żeby nie szkodziła, natomiast jeżeli pomaga w tej sferze psychicznej, przywraca wiarę w to, że można wyzdrowieć, to już ten aspekt jest wystarczający, żeby z takich rozwiązań korzystać, ale równolegle z tą pomocą medyczną, która powinna być w takich sytuacjach na pierwszym miejscu. Tak, także pierwsze symptomy możemy przegapić, trafiamy w bardzo zaawansowanych stadiach. Też przykład z obecnej sytuacji i z pandemii wirusem SARS-CoV-2, gdzie no, osoby czekają w bardzo ciężkim stanie, dopiero trafiają do szpitala i tutaj no, te możliwości lecznicze są już wtedy rzeczywiście niewielkie. Wiara w informacje fake newsowe i analogiczne działania. Tutaj szczególnie groźne są fake newsy prezentowane, powielane przez różne znane osoby, polityków, artystów, gdzie no w zasadzie no próbujemy no na kimś się wzorować. Co prawda temat autorytetu w obecnym świecie jest też sprawą dosyć dyskusyjną. Depcze się niszczy wiele autorytetów i tutaj no, znowu mamy jak gdyby kolejny temat, ale to myślę, że socjologowie lepiej by go przedstawili. Niemniej jednak tego typu działania są co najmniej niepoprawne. No, przykład pani kurator z Małopolski, która wypowiada no, niepoprawne i niebezpieczne tezy, to nie tylko wolność słowa, ale też to, o czym politycy zapominają, odpowiedzialność za słowa, jakie wypowiadamy. Niepokój, depresja, uczucie bezradności to są te elementy, które no, później pokutują nawet przez jeszcze długie lata po nawet zażegnaniu jakiegoś problemu ze zdrowiem. Całość rzeczywiście dotycząca różnego rodzaju baz danych, źródeł internetowych w zasadzie sprowadza się do rozdzielenia dwóch występujących obok siebie elementów. Nauka i pseudonauka. Nauka w tej chwili też weszła w sferę internetową. Korzystamy z tego pełnymi garściami. Pamiętam te czasy, kiedy jakiś artykuł, który ukazał się w czasopiśmie, załóżmy w Stanach, to żeby go otrzymać od autora, wysyłało się pocztą fiszkę, on odsyłał, czyli trwało to od 2 do 6 miesięcy. W tej chwili w zasadzie piszemy maila, dostajemy PDF-a i niekiedy wymagane jest słownie 10-20 minut uwagi, żeby to samo uzyskać w tym czasie. Niestety pseudonauka korzysta z tego i obok takich doniesień naukowych, różnego rodzaju opracowań pojawiają się również te pseudonaukowe. I tutaj kilka takich elementów, na które warto zwrócić uwagę właśnie przeglądając różne dane internetowe. No, medycyna w całości bazuje na badaniach klinicznych. Nie ma czegoś takiego, że wydaje nam się to czy to, dopóki tego nie sprawdzi się w praniu, tak brzydko powiem, czyli dopóki nie przejdzie to całej złożonej procedury badań podstawowych, później badań klinicznych, też tutaj różne etapy, pierwszy, drugi, trzeci, dopiero coś tam może być dopuszczone, jakaś procedura, lek do użytku. Skuteczna terapia działa zawsze też niezależnie od osobistych przekonań. Tu ani wiara, ani podejście takie pozytywne, negatywne nie ma większego znaczenia, aczkolwiek no, zdrowie psychiczne pewnie też na to zdrowie na poziomie organizmu ma dość istotny wpływ. I poważne teorie naukowe można potwierdzić za pomocą dostępnych metod badawczych. Czy ktoś coś publikuje, to mając dostęp do tych danych, ja mogę to mając jakiś warsztat sprawdzić. Tak, spróbować, czy to samo uzyskam.
niekiedy niestety się uzyskuje różne rzeczy. Pseudonauka bardziej powołuje się na tradycję, naturalność, niekiedy na wiedzę tajemną. Te pseudonaukowe odkrycia są właśnie często bezosobowe, chociaż tu za chwilę pokażę przykład, gdzie nie do końca tak się dzieje, natomiast niekiedy są one po prostu nieprawdziwe. Ale nie wiadomo tak naprawdę, kto dokładnie dokonał tych odkryć. Jeżeli już podaje się jakiegoś autora, to tego, który tak twierdzi, że ktoś tam coś tam zrobił. I to, co też jest rzeczą wartą podkreślenia, autorzy cudownych terapii nie działają charytatywnie. To jest najczęściej zarobek i to dość duży, biorąc pod uwagę sprzedaż często różnych takich specyfików przez sklep internetowy, ale do tego też odniesiemy za chwilę. Teorie pseudonaukowe często odnoszą się do emocji i tutaj niestety najczęściej plagą jest to, że ci pseudonaukowcy żerują na osobach rzeczywiście w bardzo ciężkich, krytycznych sytuacjach, kiedy no w zasadzie nie ma za bardzo nadziei na wyjście z danej choroby czy rozwiązanie danego problemu. I tutaj no, obiecują złote góry, często nierealnie do sprawdzenia. Faktem jest, że te pseudonaukowe rewelacje niejednokrotnie do złudzenia upodobniają się do tekstów naukowych i to jeszcze jak gdyby bardziej gmatwa całą sytuację, bo znacznie gorzej jest nam odróżnić, czy trudniej odróżnić te informacje rzetelne od tych nierzetelnych. Tak często pojawiają się odnośniki do różnych artykułów naukowych, właściwych powiedziałbym, natomiast niekiedy tylko interpretacja jest wypaczona. Te objawienia pseudonaukowe są wynikiem w zasadzie pewnej albo nadinterpretacji, albo niewłaściwej interpretacji dotyczącej konkretnych badań. Takim klasycznym przykładem jest ta kontrowersyjna witamina C, na której całkiem niezły biznes zrobił pan Jerzy Zięba. Dobrnąłem do takiego wystąpienia ponadgodzinnego w Katowicach z 2014 roku, gdzie pan Zięba opowiada wprost, że witamina C leczy raka, piersi można powiększać za pomocą hipnozy i wiele, wiele innych bzdur, które no, z racji już tematyki musiałem wysłuchać. Powoływał się przy tym leczeniu raka witaminą C nawet na konkretne badania, zresztą no, one są jak najbardziej poprawne, badania pierwszej i drugiej fazy na niewielkiej liczbie, dosłownie 27 pacjentek, którym podczas klasycznego leczenia, podczas klasycznej chemioterapii dołączono witaminę C. I autorzy opisują oczywiście ten wpływ witaminy C przede wszystkim na zmniejszenie niektórych dolegliwości, które były skutkami ubocznymi chemioterapii. I tu jak najbardziej to stwierdzono, nie stwierdzono natomiast żadnej różnicy między chemioterapeutycznym postępowaniem czy skutkiem u pacjentek, które dostawały tą witaminę C i u tych, które jej nie otrzymywały. Czyli de facto tutaj wykluczono działanie wspomagające tą chemioterapię pod kątem działania nowotworowego. Nie ma zdania o niszczeniu komórek nowotworowych. Także zupełnie co innego autorzy tego artykułu i zupełnie co innego pan Zięba, który tutaj zamieściłem takie ładne opakowanie, bo tam niekiedy są torebki papierowe, kilogramowe z kwasem askorbinowym, no dość podejrzanego pochodzenia, bo to są najczęściej kupowane w dużych ilościach w Chinach preparaty przeznaczone do produkcji czy do przemysłu spożywczego. A tutaj w różnych opakowaniach, w różnych cenach, ta cena jest też starą, także nie sugerować się, jest w tej chwili dużo, dużo wyższa. Głośna sprawa cudownego antidotum na choroby nowotworowe.
Też tutaj autorzy tej teorii leczenia raka właśnie amigdaliną, czyli witaminą B17, powołują się na badania, które przeprowadził na początku XX wieku Ernest Krebs, senior. On rzeczywiście potwierdził działanie antynowotworowe amigdaliny w hodowlach komórkowych. W kulturach komórkowych tu różne typy linii komórkowych traktował amigdaliną i one niestety ulegały zniszczeniu, umierały te komórki. Wyjaśniono mechanizm sam w sobie, bo rzeczywiście podczas rozpadu amigdaliny powstaje cyjanek, który jest silną trucizną i tutaj pod tym względem jak najbardziej cytotoksyczność występuje tego związku. Natomiast osiągnięcie stężenia, które powodowałoby cytotoksyczność w stosunku do komórek nowotworowych w żywym organizmie, wiązałoby się niestety z zatruciem całego organizmu. Także tutaj jako powiedziałbym skuteczne leczenie nowotworów jest co najmniej nieporozumieniem do tego stopnia, że rzeczywiście ta toksyczność witaminy B12, jeszcze zwiększana z witaminą C, spowodowała, że w Polsce, w Unii Europejskiej, czy również w Stanach, sprzedaż z preparatów z amigdaliną jest zakazana. Także jeszcze z chińskiego rynku pewnie moglibyśmy coś tam kupić i w internecie na pewno sporo tego typu preparatów byśmy znaleźli, natomiast jej działanie jest niestety toksyczne i niewskazane w żadnym przypadku. Coraz więcej jest różnego rodzaju takich działań, które mają w sposób troszkę przypadkowy, ale zasugerować, że są to dane sprawdzone. Tutaj dieta, ta zdrowa dieta zastąpi leczenie chorób i zobaczmy, jak nazwano konto facebookowe Ministerstwo Zdrowia. Ono oczywiście nie ma nic wspólnego z Ministerstwem Zdrowia Rzeczypospolitej, ale tutaj już pomijam to, co jest na plakacie, czy najlepiej strzeżony sekret medycyny, ta teoria spiskowa. Nikt nie ujawnia tego, że ciało samo się może leczyć z racji tego, że przemysł farmaceutyczny by zbankrutował, tak? Lekarze zresztą też byliby niepotrzebni. Ale tutaj jak przeczytamy nad tym szyldem, to jest skopiowane z Facebooka, także nic nie przerabiałem. 33 naturalne sposoby na wzmocnienie i oczyszczenie ciała, także na naprawę DNA. Tu już zupełnie na tym etapie można wywnioskować, że piszą o bzdurach, ale obszerna lista produktów, pokarmów, ziół, które czynią cuda. Jakbyśmy rozwinęli, to oczywiście odnośniki do różnych stron, gdzie możemy za konkretne pieniądze kupić sobie konkretne preparaty, które będą wspomagały to nasze funkcjonowanie. Przeraża też to, co jest na dole ekranu, czyli zobaczmy, ile osób reaguje pozytywnie. Te komentarze też często tutaj są w jakiś tam dziwny sposób, tylko pozytywne, rzadko jakiś drobny negatywny może się pojawić. Ktoś pilnuje, żeby po prostu ich nie było. Ale to Facebook. Natomiast przeglądając portal informacyjny, tak, nagłówki, bo rzadko mam czas, żeby dokładnie się zagłębiać, ale przeglądając nagłówki, czasem czytam na takim kafelku: dieta, która pozwala zgubić 15 kg w tydzień. Czy ewentualnie to akurat ze względu na moją dolegliwość w ostatnim czasie, jak czyścić naczynia krwionośne w domu. Problem jest tego typu, że na samym początku jest imię, nazwisko pana profesora, zdjęcie, miejsce pracy. Sprawdziłem, niestety takiego miejsca pracy nie ma. Myślę, że zdjęcie też nie jest przypisane do właściwej osoby. Ale bardzo obszerny wywiad, który tutaj zachęca, uwiarygodnia działanie różnych takich preparatów, zresztą preparatów roślinnych. One też przy tym samym
a kardynie czasem są to wyciągi z głogu, innym razem na innej stronie z pokrzywy, także też nie wiadomo, co tam jest. Być może nic i daj Boże, żeby nie było czegoś, co mogłoby zaszkodzić, najwyżej nie pomoże. Ale do czego zmierzam? Tak, tutaj oczywiście taki długi wywód na temat wpływu chorób naczyń krwionośnych na przebieg innych chorób, zresztą jak najbardziej poprawny, i udowadnianie, że większość tych przewlekłych chorób można wyeliminować poprzez właśnie takie oczyszczanie na własną rękę naczyń krwionośnych. Tu wprost cytat z tego, że można zyskać dodatkowe 20 lat zdrowego życia. No, myślę, że nie ma takich osób, które by z tego nie skorzystały, gdyby rzeczywiście tak było. A kardin zresztą chyba też nieprzypadkowa nazwa, bo myślę, że niektórzy z Państwa znają akard, czyli kwas salicylowy, czy aspiryna w małych dawkach, która stosowana jest chociażby w profilaktyce zawału mięśnia sercowego. Natomiast tutaj ponoć właśnie rozpuszcza złogi płytek cholesterolu, skrzepliny, soli, wapnia, także słownie płukanka na całego i nie bardzo wiadomo, w jaki sposób to by miało działać. Najciekawsze, bo wychodząc z tej strony od razu mi się pojawił komunikat, że mogę kupić za 30% ceny ten preparat, a jak na drugi dzień jeszcze wszedłem, żeby coś tam znaleźć, dodatkowo zaintrygowała mnie jakaś informacja, to wychodząc już mogłem nawet skorzystać z darmowej próbki, tylko za wysyłkę miałem zapłacić. Co też jest bardzo charakterystyczne, to jeżeli ktoś z Państwa by chciał teraz znaleźć ten preparat, to na pewno go znajdzie w internecie, ale zupełnie w innym miejscu. Tak, także zobaczmy, jak mocno zaangażowane są tu różnego rodzaju fachowe siły, które pozwalają na pozycjonowanie tego typu informacji. One wyskakują bardzo często w czołowych zestawieniach, a dodatkowo, bo nie wierzę, żeby brał odpowiedzialność jakiś poważny serwis informacyjny za tego typu reklamy, podpinają pod różnego rodzaju witryny serwisy. Tak jak wspominałem wcześniej, bardzo bolesne dla szczególnie osób, które zajmują się tematyką medyczną, jest to, kiedy różnego rodzaju bzdury wypowiadane są przez osoby znane, przez osoby, które piastują różnego rodzaju urzędy, czy ewentualnie są po prostu tak zwanymi celebrytami. Już nie będę reklamował witryny, ale jest taki konkurs od kilku lat prowadzony na bzdurę, biologiczną bzdurę roku. I w tym roku też już rozstrzygnięto. Wyników nie wziąłem, bo mi bardziej do tematu pasowały. Teraz one są, w tym roku dotyczą innej tematyki. Natomiast z ubiegłego roku było dość dużo na temat pandemii, ale i też przewijają się różnego rodzaju właśnie onkologiczne tematy. I tutaj jedna z aktorek właśnie, że wszystkie guzy, że nie wszystkie guzy trzeba wycinać, bo da się je obkurczyć i zwapnić na przykład homeopatią. No, homeopatia nie znalazła żadnego potwierdzenia co do skuteczności i tutaj ten jej rozwój w latach 90., początek właśnie XX wieku, na szczęście troszkę przygasł, ale no, dość sporo zwolenników tych metod jest. Już nie będę wypowiadał się na temat samej homeopatii, ale a propos tych guzów nowotworowych, to też ze swojej działki, bo oczywiście komórki nowotworowe często zmieniają metabolizm z racji i z tego, że są dość dynamicznie dzielone, czyli tutaj te zapotrzebowania energetyczne są spore, niekiedy sygnalizacja zaburzona. Także okazuje się, że niezależnie od warunków, czy są tlenowe, beztlenowe, przede wszystkim przeprowadzają metabolizm beztlenowy i to skutkuje tym, że głównym źródłem energii dla komórek nowotworowych, zresztą podobnie jak dla naszego mózgu, jest glukoza.
Wykorzystuje się ten fakt nawet w badaniu obrazowym PET, gdzie tym markerem, znacznikiem jest glukoza znakowana izotopowo węglem C13 i później obserwujemy po prostu obszary w naszym organizmie o zwiększonej glukochłonności. Oczywiście nie wszystkie nowotwory podlegają tej regule, ale do czego zmierzam? Słyszałem taką też wersję, że nowotwór można zagłodzić po prostu eliminując glukozę z pożywienia, że komórki sobie nie dadzą rady. Co jest też nieprawdą, bo jeżeli mamy sprawną wątrobę, to z aminokwasów wątroba odpowiednią ilość glukozy wyprodukuje i na pewno nie będzie problemu z nieprzyjmowaniem jej z pokarmem. Bardziej zasmuciła mnie druga nominacja, bzdura roku, dotycząca tutaj szczepionek na koronawirusa, właśnie konstrukt mRNA. Superwirus, jakim jest konstrukt mRNA w szczepionce na COVID-19. To jest dość obszerna znowu wypowiedź jednego ze znanych profesorów, genetyków, którzy całe życie zajmowali się genetyką. Natomiast w takim wywiadzie, to stolik dyskusyjny czy coś takiego, opowiadał bardzo poprawnie o niektórych tutaj mankamentach i diagnostyki i ewentualnie problemów z leczeniem infekcji koronawirusa. Natomiast był przeciwnikiem właśnie szczepionek mRNA, nie mając chyba pojęcia, o czym mówi, ewentualnie nie wiem, czy to było podszyte jakimś kontekstem, zresztą jeszcze z jednym z dość znanych osób pisali list do prezydenta, do premiera przed Bożym Narodzeniem 2020, żeby nie daj Boże nie kupować szczepionek mRNA. Co jak widzimy, no jest bzdurą, bo rzeczywiście okazały się dość skuteczne i no w miarę bezpieczne, bo jednak ilość powikłań przy tak masowym szczepieniu jest marginalna. Facebookowe rewelacje to już zupełnie świat mało realny. Zaintrygowało mnie to stwierdzenie, które w tym wpisie się znalazło. Tak, kochani, daję wam lekarstwo na ciężki przebieg COVID-19. Sprawdzone, porozmawiajcie z lekarzem i domagajcie się tego w leczeniu, tak? Czyli to, o czym mówiłem wcześniej, że rzeczywiście jak się bzdur nasłuchamy i później jeszcze próbujemy te bzdury wymusić na lekarzu, to staje się to sytuacja nieprzyjemna. I tu mamy, już nie będę czytał całości, należy oczyścić układ oddechowy i oczyścić układ pokarmowy, tutaj węglem aktywnym, tam akurat budę z nidem i że to wystarczy, żeby spokojnie tutaj wyleczyć się z COVID-19. No nic bardziej bzdurnego i nawet gdyby cokolwiek z tego miało jakikolwiek wpływ, to tutaj na tym etapie nie ma żadnych dowodów. Zresztą państwo znają też pewne informacje, które pojawiały się chociażby ze względu na stosowanie leków na COVID, które no, były sprawdzone i stosowane przy innych jednostkach chorobowych. I tutaj oczywiście te newsy, rewelacje, które się pojawiały, nie były groźne, dopóki rzeczywiście nie stwierdzono, że jednak tego działania nie ma, a nadal cały czas w sferze internetowej figuruje zbawienny wpływ tych leków. Także tutaj oczywiście niczego się nie odkrywa ad hoc i niektóre rozwiązania, które nawet pozornie mogą wydawać się bzdurne, no przy przebadaniu nie wyklucza się, że jakiś tam skutek mogą mieć. Natomiast no tutaj już samo to szczególnie mnie zaintrygowało, ten płyn Lugola na oczyszczanie układu oddechowego i że tutaj na spokojnie będą sobie wyjaśniać. Także no to są rzeczy bardzo groźne. Tym bardziej, że powinniśmy sobie też zdawać sprawę, że w sferze internetowej w tej chwili no wszystko rozchodzi się błyskawicznie. I gdyby jakikolwiek ośrodek naukowy miał skuteczne, stuprocentowo możliwości leczenia nowotworów czy innej choroby,
to na pewno cały świat miałby już taką wiedzę. Tak, te wszystkie kontrowersje, rewelacyjne teorie poza internet nie wychodzą i tutaj ewentualnie jakieś takie spotkania, jak wspominane właśnie spotkanie pana Zięby, gdzieś tam na żywo, nigdy w konkretnych, szanowanych czasopismach, które mają jakąś renomę. Chociaż tutaj, żeby też no, nie było tak, że naukowe rewelacje to już na pewno prawda, bo były tutaj też takie wpadki, przykład właśnie wpadki naukowej o szczepionkach wywołujących autyzm. Niestety sam autor napisał obszerne wyjaśnienie i wycofał się z tej teorii, przepraszał wszystkich za wprowadzenie w błąd, natomiast antyszczepionkowcy go cały czas cytują właśnie z tej pierwszej pracy, z której no, on już dawno się wycofał i zapomniał, czy no, próbował zapomnieć o tym, że taką bzdurę napisał. Czy ewentualnie praca Petera Gibsona o powszechnej szkodliwości glutenu. Oczywiście tutaj też prawdą jest, że gluten jest szkodliwy dla osób z alergią na to białko, natomiast dla wszystkich pozostałych przeciętnych zjadaczy chleba jest jak najbardziej cennym produktem spożywczym. Także tu oczywiście bardzo mocno musimy zwracać uwagę na to, co czytamy, w jaki sposób czytamy i na pewno, jak nie jesteśmy pewni, to z pewną rezerwą. Bardzo cieszę się, że ludzie coraz chętniej czytają na różne tematy dotyczące stanu zdrowia, to również nawet w tych portalach takich mało szlachetnych często pojawiają się elementy promocji zdrowia czy profilaktyki, także tutaj jak najbardziej też jest to cenny wkład w tego typu działania. Natomiast nie może być sytuacji, w których po prostu powielane, często bzdurne informacje później decydują o tym, co robimy ze swoim zdrowiem, a niestety jeszcze gorzej, jak rodzice decydują o zdrowiu swoich dzieci. Znowu odniosę się do szczepionek, bo rzeczywiście jesteśmy krajem, który w szczepionkach przeciw COVID niestety jest mocno w tyle. Tak, Hiszpania już ponad 90, Francja ponad 80, Dania też 80 parę, my mamy 50 parę procent wyszczepionych. To jeszcze ten ruch antyszczepionkowy, który niestety działa już od ładnych kilku lat, spowodował, że zaczynają wracać takie choroby jak gruźlica, krztusiec, tężec, z racji po prostu nieszczepienia dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Co najgorsze i co niestety muszę skomentować, to, że najczęściej te osoby, które decydują o nieszczepieniu dzieci, same są zaszczepione wszystkimi możliwymi szczepionkami zgodnie z kalendarzem. Nie rozumiem tutaj myślenia, tak samo jak i ten aspekt, który poruszany powinien być w tej chwili bardzo precyzyjnie, również przez rząd. Nie ma innej na razie skutecznej metody przeciwdziałania pandemii jak powszechność szczepień. I to jest oczywiście moja opinia, nie każdy musi się zgadzać z nią, ale jak najbardziej dawno powinno być wydane zarządzenie o obowiązkowości szczepień i tylko wyłącznie jakieś przeszkody medyczne usprawiedliwiają nieszczepienie się osób. Dbajmy o siebie, dbajmy o wszystkich dookoła i bądźmy zdrowi. Tym akcentem chciałbym podziękować Państwu za uwagę i życzyć wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy mamy pytanie z sali, czy nie mamy żadnego pytania? To ja pozwolę sobie, panie profesorze, zajrzeć do internetu. Potwierdzę tylko, że 10 osób oddało swój głos w sądzie. Czy korzystacie państwo z internetu jako źródła informacji medycznej? 10 osób powiedziało tak, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie pana profesora od Piotra Maracha. A przy okazji też jest pytanie od niego, czy ktoś policzył, czy zbadał, jakich treści w internecie jest najwięcej, to znaczy jakich dziedzin życia one dotyczą. Ja z kolei dopytałem, czy to jest też w kontekście informacji medycznej. No też odpowiedział Toruńczyk, to gdybyśmy mogli spróbować na to pytanie odpowiedzieć. Pozdrowienia dla Piotrka i ekipy. Także miło, że
że towarzyszą mi przynajmniej zdalnie. Nie ma takich badań i tutaj można by pokusić się na pewne statystyki, jeżeli chodzi o portale takie bazodanowe dotyczące zdrowia. Natomiast niestety szczególnie te pseudonaukowe doniesienia to jest przede wszystkim sfera mediów społecznościowych. To jest tak dynamiczna działka i no tutaj tych szacunków nie ma, mówię otwarcie, bo nie spotkałem. Nawet jeżeli socjologowie w takim szerszym i mniej dokładnym aspekcie się zajmują tą tematyką, to na temat mediów społecznościowych zawsze przemilczają ilościowe dane. One po prostu są z dnia na dzień nieaktualne. I mało tego, nawet jeżeli byśmy liczyli różnego rodzaju tego typu doniesienia, to one z dnia na dzień też niestety część znika, pojawiają się nowe. Również dotyczy to tych pseudonaukowych kuracji, środków, które są podpinane, podejrzewam, że mało legalnie, do bardzo poważnych serwisów informacyjnych, czy ewentualnie stron dotyczących tematyki zdrowotnej, bo tam rzeczywiście no chętnie zaglądamy, jeżeli mamy jakiś problem, to jest jak najbardziej pożywka dla tych osób, które no chcą zarobić niekoniecznie w uczciwy sposób. Także przynajmniej na dzień dzisiejszy szacunki są co najmniej przybliżone, a liczbowo nie jestem w stanie podać. Chemik Modul, dziękuję za ciekawy wykład, a Toruńczyk wraca, ale z innym pytaniem. Jaka jest opinia pana profesora na temat teleporad? To jest tak, na bezrybiu i rak ryba. Jeżeli rzeczywiście był problem z pandemią i ona była zagrożeniem, to oczywiście jest to jakieś, zaznaczam, rozwiązanie. To tak samo jak z nauką zdalną. Natomiast niestety nie zastępują w żaden sposób procesu terapeutycznego i jeżeli rzeczywiście taka teleporada nie skutkuje, czy zalecenia w wyniku tej teleporady w ciągu najbliższej doby, dwóch, to powinno być obowiązkowo przeprowadzane badanie bezpośrednie. Tak nie da się po prostu leczyć przez telefon. Tego doświadczyli przede wszystkim właśnie seniorzy, którzy z jednej strony no byli najmocniej izolowani, szczególnie w tym ubiegłym roku pandemii. Z drugiej strony to oni są głównymi odbiorcami tych usług. Tak często ci pacjenci są w sposób ciągły monitorowani przez lekarza pierwszego kontaktu i tutaj no nie wyobrażam sobie funkcjonowania w ten sposób. To, co no, przeciwnicy szczepionek też wyciągają, że poza zgonami z powodu COVID-u jest bardzo duża liczba tych zgonów niezwiązanych, to jest pokłosie niestety zaniedbań ze strony lekarzy pierwszego kontaktu. Także jestem przeciwnikiem teleporad. Mamy nadzieję, że odpowiedź Toruńczyka usatysfakcjonowała. Pytania z sali chyba nie mamy, bo widzę, że głowa się kręcą. Więc bardzo serdecznie, drodzy Państwo, dziękujemy. My będziemy starali się w najbliższym czasie oczywiście cały czas próbować, aby wykłady z cyklu Medyczne Środy dalej się odbywały, bo to jedne z wydarzeń, które są naprawdę bardzo ważne i w trakcie których naprawdę rozmawiamy o tematach istotnych z punktu widzenia, chociażby jak dzisiejszy wykład dotyczący źródeł informacji medycznej. A naszym gościem był doktor habilitowany Marek Foksiński, profesor UMK z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Dziękujemy, dobranoc. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na żywo.